Co Unia Europejska robi, aby pomóc gospodarce? O tym będę rozmawiał z panem Wojciechem Wrochną, ekspertem od prawa europejskiego z Kancelarii Kochański i Partnerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Unia Europejska przyjęła szereg regulacji, w tym przede wszystkim zmieniła dwa rozporządzenia, które regulują wydawanie funduszy unijnych, tak aby przealokować spore sumy pieniędzy na walkę z koronawirusem, a w szczególności ze negatywnymi skutkami gospodarczymi tego, co uczynił w Europie koronawirus. I tak w ramach dostępnych funduszy Unia Europejska przeznaczyła łącznie 35 miliardów euro na walkę ze skutkami tego koronawirusa, tej epidemii. Te pieniądze będą mogły być przeznaczane z jednej strony na bezpośrednie wsparcie walki z epidemią, czyli wydawane na zakup niezbędnych środków medycznych, ale także będą mogły być kierowane do przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby pomóc w pobudzeniu gospodarki, a także zminimalizowaniu negatywnych skutków epidemii w poszczególnych państwach członkowskich. Warto zaznaczyć, że największym beneficjentem tych środków będzie Polska, która łącznie otrzyma z tego tytułu 7,5 miliarda euro, czyli około 30 miliardów złotych. Unia Europejska przyjęła też pakiet regulacji związanych z pomocą publiczną. Co tutaj jest istotnego? Trzeba pamiętać o tym, że pomoc publiczna jest regulowana wyłącznie przepisami unijnymi i zasadniczo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest zakazana. Udzielanie pomocy publicznej jest dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach i na warunkach określonych bądź w traktacie, bądź w implementujących traktat przepisach prawa unijnego. W ramach dopuszczalnych prawem działań Komisja przyjęła tymczasowe ramy dotyczące oceny zgodności pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie w związku z epidemią COVID-19. I ramy te w bardzo znaczący sposób pozwalają na zaimplementowanie i wprowadzenie środków pomocowych przez poszczególne państwa członkowskie. To jest jeden element. Oprócz tego, w związku z tym, że ramy te mają charakter nadzwyczajny, nadzwyczajne jest też podejście urzędników Komisji do procedowania z tymi wnioskami. Komisji udaje się zatwierdzić takie wnioski w przeciągu kilku dni, kiedy normalnie procedura notyfikacyjna potrafi ciągnąć się miesiącami albo nawet latami. W tym przypadku, pamiętając o tym, że zasadniczo udzielenie pomocy publicznej przed zgodą Komisji Europejskiej jest niedopuszczalne, pozwala to na bardzo szybkie uzyskanie pozytywnej decyzji i uruchomienie środków pomocowych niezbędnych przedsiębiorcom. Czy to oznacza jakieś konkrety dla przedsiębiorców, czy bardziej dla rządu polskiego? Bezpośrednim beneficjentem takich rozwiązań jest rząd, który dzięki tym instrumentom może bardzo szybko przeprowadzić procedurę notyfikacji, uzyskać zgodę. Natomiast pośrednim, ale głównym beneficjentem są właśnie przedsiębiorcy, którzy szybko i sprawnie, bez oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej, będą mogli tą pomoc uzyskać. Czyli przedsiębiorca, który raz słucha i zastanawia się, co może zrobić, powinien poczekać na komunikaty rządowe, na obwieszczenia na stronach internetowych ministerstw, gdzie szukać, jak sobie z tym wszystkim poradzić, panie mecenasie? Zostały przyjęte również na poziomie krajowym specjalne regulacje, tak zwana tarcza antykryzysowa, i celem tych przepisów jest umożliwienie poszczególnym, bądź to organom, bądź agencjom rządowym, udzielanie pomocy publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że dla niektórych form pomocy zarezerwowana jest wcześniejsza zgoda Komisji Europejskiej i przedsiębiorcy muszą patrzeć, które z konkretnych możliwych do wdrożenia programów będą przez rząd notyfikowane
i dopiero w momencie ich zatwierdzenia będą możliwe do uruchomienia. Te komunikaty powinny być na bieżąco publikowane przez rząd. Są oczywiście też publikowane przez Komisję Europejską w sytuacji, w której Komisja wyda zgodę na pakiet pomocowy w związku z epidemią koronawirusa w oparciu o te szczególne regulacje, które sama wprowadziła. Taki komunikat będzie przez Komisję podany. O najnowszych decyzjach Unii Europejskiej dotyczących działań, które mają pomóc europejską gospodarkę, rozmawiałem z panem Wojciechem Wrochną z Kancelarii Kochański i Partnerzy. Dziękuję za rozmowę.